Hej, witajcie moi drodzy z tej strony kina. Witam was w kolejnym vlogusiu w tym jakże upalnym dniu. W ogóle tak sobie kminiłam, zanim zaczęłam nagrywać tego vloga, a propos tego upalnego dnia, że to trochę takie polaczkowe teoretycznie narzekać na pogodę. Często się o tym mówi, że tak typowy Polaczek narzeka, że a to mu za gorąco, a to mu za zimno. Ale powiem wam szczerze, tak z drugiej strony, jak się nad tym chwilę zastanowiłam, niedługą chwilę, nie oszukuj się. Ale jednak się chwilę zastanowiłam, to u nas ciężko nie narzekać na pogodę, bo u nas bardzo brakuje jakichś takich pogód przejściowych. U nas jest albo duszno, 30 parę stopni, czy w porywach do 40 stopni. W samochodach tak bywa. I taki totalny upał, albo śnieg, zimnica, temperatury na minusach i tak naprawdę tych takich dni przejściowych, których myślę, że w roku powinno być troszkę więcej, w sensie cała wiosna, cała jesień, gdzie tak naprawdę to powinny być te przejściowe pogody, to tego nie ma. Jest gorąco zimno, gorąco zimno, gorąco zimno. Nie wiem, czy też odnosi się takie wrażenie, więc to jest takie polaczkowe, ale też nie do końca, bo jednak ma takie małe uzasadnienie jak dla mnie. Ale jak mówię, chętnie poznam waszą opinię. Zresztą nie wiem, czy zauważyliście, ale trochę tam się zmieniło tło. W sensie doszedł nam chomik na nagrania vlogowe. Słuchajcie, jest to właśnie spowodowane upałami i tym, że klatka chomika stoi obok wiatraka, a mamy duży wiatrak w pokoju z kompem. Jako że nie chcemy, żeby chomikowi marzła dupka, dostał przeniesienie do salonu i tutaj sobie teraz urzęduje. W nocy sobie grzecznie współgra z Watsonem, ze względu na to, że Watson rzadko mu się zdarza, ale mu się zdarza spać na kanapie. Jeżeli śpi na kanapie, to śpi z głową właśnie centralnie przy klatce chomika i w sumie się lekko obawiałyśmy, w ogóle chomik sobie wpierdziela. Ale okazało się, że bardzo ładnie tutaj nasze chłopaki współgrają w nocy, więc jest w porządku. W ogóle słuchajcie, znaczy, ogólnie powiem wam szczerze, motyw był taki, że chomik na noc zazwyczaj wracał do pokoju z kompem. Tak na zasadzie, żeby ten. Nie chciałam tego jakoś szczególnie testować, bo się bałam, że jeżeli w nocy Watson zwróci uwagę na to, że chomik, który jednak w nocy dość daje do wiwatu, mu przeszkadza, to się bałam, że będzie na niego szczekał, przez co będzie budził nas i pół bloku. Natomiast słuchajcie, że tak powiem, test wyszedł sam z siebie w momencie, kiedy bodajże w piątek zapierdzielałam cały dzień i byłam tak zmęczona, że po prostu padłam wieczorem, nawet nie ogarniając, co się dzieje, więc chomik tutaj został, więc wstałam rano i miałam takie: Jezus Maria, chomik, tup, 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 tup. A chomik ze szczęśliwy biega po klatce, nie? Więc pod tym względem spoko. Natomiast słuchajcie, biorąc pod uwagę to, jak bardzo byłam ogarnięta, bodajże to było w sobotę rano. No tak, w sobotę rano szłam na zakupy. Wyszłam sobie z bloku. Jako że słońce świeci, to okulary przeciwsłoneczne konieczne. No i słuchajcie, idę tak sobie, idę. Widzę, że ludzie jak mnie mijają, to się tak dziwnie patrzą, nie? Więc tak myślę, kurde, co jest, nie? Wyciągam telefon. Coś sprawdzam na telefonie i słuchajcie, źle mi się kliknęło i całe szczęście, że źle mi się kliknęło, bo włączył mi się aparat. Co się okazało? Jako że była godzina tam chyba po 7 rano, ja byłam tak bardzo przytomna, że owszem, okulary miałam na oczach. No, tylko nie zauważam, że drugie założyłam sobie wcześniej na głowę, nie? Więc miałam jedną parę okularów tutaj, drugą tutaj. Nie wiem, o co ludziom chodzi, przecież to jest normalne, jak mi się jedna zgubi, to mam drugą. Miałam takie: Boże święty, co się dzieje, o co tu chodzi? W ogóle najlepsze jest to, że ja jestem odzwyczajona od tego, że mam dwie pary okularów w domu, ze względu na to, że jedna zazwyczaj jeździła w aucie, na zasadzie, że gdybym wychodziła, byłaby zła pogoda, abym wracała, by świeciło słońce, to będę je sobie mogła wyciągnąć. No i tak ostatnio było. Ale oczywiście nigdy nie pamiętam o tym, żeby te okulary w samochodzie zostawić, więc po prostu wylądowały dwie pary w domu, więc szłam w dwóch parach okularów. Taka jestem zdolna. A miałam takie, nie, naprawdę miałam takie: ja pierdzielę, nie wierzę, co tu się wydarzyło, nie? Po prostu cała ja. Cała ja. Na przypale albo wcale. Sorry, już się bałam, że sąsiad znowu wyskakuje z Mario Królowo Polski akordeonem, a szczerze mówiąc nie chciałam, żebyście to słyszeli. Chociaż dzisiaj grało o 7 rano, więc
gra na akordeonie. Ale coś cicho, więc albo się rozkręca, albo gra w drugim pokoju. Mam nadzieję, że u was tego nie będzie słychać. Naprawdę chcę wam tego darować. Natomiast wracając do vlogusia, jest jeszcze jeden temat, który chciałam poruszyć. W sumie do tych tematów jest jeszcze parę, bo ja jak zwykle się, słuchajcie, zbieram do tego vloga chyba ze 4 dni. Jakoś tak w weekend miałam nagrać i tak no nie pykło, to mam małą obsuwę czasową. Słuchajcie, ja ogólnie jakiś czas temu zaczęłam oglądać nauki jazdy na telefonie, jak się okazało, że są. I tam często zwracamy na to z Natalią uwagę, zresztą ja też jak jeżdżę, jest jedna rzecz, której ja bardzo nie lubię. Nie lubię trąbić na kierowców i czasami wręcz powinnam kogoś strąbić, a tego nie robię. Mam z tym jakiś taki duży problem, że nie chcę, żeby na mnie trąbili, więc ja się staram nie trąbić na innych. Ostatnio mi się zdarzyło trąbić na... zatrąbić tak delikatnie, po prostu stali przede mną na światłach, było zielone już od dłuższej chwili, oni się po prostu zagadali, więc jak im trąbnąłam, to go się zobaczył, kurde, zielone, to ruszam. To też było spowodowane głównie tym, że to zielone jest krótko, a czeka się na nie długo, więc nie chciałam tam stać i czekać, więc było takie... A i tak miałam wyrzuty sumienia, że na kogoś zatrąbiłam, nie? Po prostu jestem cała ja. Tutaj, tak, bo muszę to trąbnę i naprawdę bardzo nie lubię, jak ludzie trąbią na innych kierowców. Bardzo nie lubię, jak ludzie trąbią na Elki, bo to jest dla mnie coś wręcz, no troszeczkę absurdalnego. Ja rozumiem, że komuś się może śpieszyć, że ta Elka może mieć jakiś problem, ale no... Każdy się uczy i... Czasami ktoś może mieć jakiś słabszy dzień, czasami może mu coś nie wyjść. Tak naprawdę ja mam prawo jazdy, no już będzie prawie 12 lat i czasami też mi się zdarza, że mi samochód zgaśnie, bo nie wiem, się zagapię, dodam za mało gazu czy cokolwiek i tak naprawdę widzę to po moich znajomych, po rodzinie i tak dalej, no czasem każdemu się zdarza, że mi ten samochód zgaśnie, no. Nie widzę powodu, żeby od razu kogoś trąbić, to jest... Też właśnie często zwracacie gdzieś tam... Był poruszany temat na live i to parokrotnie a propos tego, czy jak było, jak się uczyłam i co myślę właśnie o takim trąbieniu i ogólnie wyzywaniu na ludzi, którzy się uczą jeździć. Dla mnie jest to po prostu strasznie słabe, bo każdy kiedyś zaczynał i fajnie było, gdyby tych ludzi nie stresować. Ja mam wrażenie, że w momencie, kiedy komuś coś w samochodzie idzie, a jest, w sensie nie idzie, a się uczy jeździć, to już samo to jest dla niego stresujące. Ja pamiętam, jak, nie wiem, jak ja miałam problemy na początkowych jazdach i to samo to generowało stres, a jeżeli ktoś na ciebie zatrąbi, to się stresujesz jeszcze bardziej, przez to tą czynność, którą tak naprawdę może byś zrobił przy drugim, trzecim podejściu, będziesz robił 10 razy ze względu na to, że stres cię zjada i no jesteś generalnie w pupce. Więc jeżeli się uczyliście i na was trąbią, serdeczne, wiecie co im gdzie, a jeżeli jeździcie już i macie prawo jazdy, to naprawdę nie trąbcie na Elki, bądźmy ludzi. No. Bądźmy ludzi. Kina Czewa 2018, bądźmy ludźmi. Ja to po prostu jestem genialna. No w ogóle jestem też genialna, słuchajcie, bo postanowiłam jakiś czas temu, że będę powoli wracać do swojego naturalnego koloru włosów. W sensie taki ciemny brąz, bardzo ciemny blond, jasny brąz. Chociaż myślę, że po takim czasie farbowania już będzie ciężko wrócić do tego jasno-ciemnego blondu. Ale słuchajcie, no jednak jakby nie patrzeć, jako że zazwyczaj była to granatowa czerń, no to jednak ten przeskok jest dość duży. No i tak sobie ostatnio pomyślałam, że kurczę, fajnie by było powoli zacząć farbować się, może troszeczkę, w sensie trochę sobie odpuszczać farbowanie, ale jednak jakoś tak przechodzić w miarę tonacyjnie tymi kolorami, więc postanowiłam się farbnąć na brąz. Zresztą nie, bardzo możliwe, że u was aż tak bardzo tego nie widać, ale to już granatowa, zresztą widać u mnie kiedy się farbnę na granatową czerń, ale że tak powiem między czarnym, który jest później, a tym brązem może nie być jakiejś wielkiej różnicy, natomiast słuchajcie, nie było mojej farby. W sensie były moje farby, bo ja się zawsze farbowałam castingiem, w sumie od wielu lat. Natomiast żadnego brązu akurat nie było. Nie wiem jakim cudem, ale były czarne, były blondy i tak dalej, więc, że tak powiem, no brąz mi nie pasował. Więc stwierdziłam, że wezmę sobie coś innego. Słuchajcie, po raz pierwszy trafiłam na farbę żelową.
Przyznam szczerze, że dziwnie się tym farbuje, ale myślę, że to jest całkiem spoko. Natomiast, słuchajcie, farbowałam sobie te włosy. No i po pierwsze, zazwyczaj farbę, którą kładę na włosy, jest ona granatowa. Tutaj była taka czerwonawa, wręcz się zaczęłam lekko martwić. I słuchajcie, fakt faktem, jak mi te włosy zaczęły schnąć, wchodzę do łazienki, zapalam światło, a ja mam łeb taki czerwony, centralnie czerwony, nie? Mam takie, ale o co chodzi? To ściemnieje, prawda? Fakt faktem się ściemniało, natomiast dalej mam tak intensywne światło na lustrze w łazience, że momentami widać takie czerwone przebłyski. Więc miałam taką, na moment taką rozkminę i tylko wiadomość do Natalii: kochanie, ale będziesz mnie kochać, jak będę mieć czerwone włoski, prawda? Powiedziała, że będzie. No więc powiem, że też chwilę taką grozy przeżyłam. Natomiast słuchajcie, ja ogólnie ten weekend, oprócz tego, że sprzątałam całe mieszkanie, tam psa u babci wybiegiwałam, jakieś tam zakupy robiłam sobie, właśnie babci i tak dalej, to słuchajcie, jeszcze w międzyczasie powinnam nagrywać i mój plan na nagrywanie był bardzo ambitny, mój plan na live też był ambitny i w sumie w piątek nawet jakoś tak udało mi się to zrealizować. Natomiast sobota i niedziela okazały się dla mnie masakrycznymi dniami. Rozwalała mnie alergia tak, że po prostu zdychałam. W sumie w poniedziałek również. Było tak gorąco, że jak wyłączałam wiatrak, to się po prostu gotowałam w pokoju, więc nie było po prostu możliwości jak nagrywać. Mam z tym strasznie duży problem, bo z jednej strony bardzo bym chciała nagrywać, z drugiej strony po prostu nie daję rady. I dzisiaj mam świadomość tego, że chcę dla was nagrać. Ci, którzy obserwują Instagram i fanpage'a, to wiedzą, że przyszła do mnie dzisiaj płytka z Detroit. Więc będę musiała usiąść w tym pokoju, wyłączyć wiatrak, odpalić lampy i mam to nagrać. I z jednej strony naprawdę bardzo się cieszę i jestem tak bardzo pozytywnie nastawiona, a z drugiej strony martwi mnie to, bo jeszcze jeden odcinek to jest pikuś. Bo wtedy jeszcze te lampy tak nie grzeją. Natomiast nagrywanie większej ilości odcinków jest problematyczne, dlatego ten Detroit dzisiaj trochę mnie ratuje, ze względu na to, że ja się zawsze staram wam wrzucić pierwszy odcinek z serii i się gdzieś tam później odnosić do waszych komentarzy w kolejnych, więc nie nagrywam więcej z rzędu, więc to jest dla mnie taki plus, bo szczerze powiedziawszy, że nie wiem, czy mi się zebrała do nagrywania jakiejś gry dzisiaj. Po prostu temperatura jest morderstwem. No, z racji tego, że tak trochę zdychałam, to też sobie nadrabiałam seriale. Polecaliście mi Riverdale i powiem wam szczerze, że pierwszy sezon, no, taki naprawdę w miarę spoko. W sensie przyjemnie mi się go oglądało, drugi sezon myślę, że zdecydowanie za długi, za bardzo się ciągnął. W ogóle miałam takie w pewnym momencie, siedzę taka przymulona, tak oglądam ten serial. Mam takie, kurde, ile tych odcinków do końca? Przecież powinno być 13, a patrzę. Czemu jestem na 14 odcinku? Patrzę dalej. 22! Jak? Także ogólna masakra. Natomiast dzisiaj rano wstałam, umyłam sobie główkę i z racji tego, że akurat jak myję głowę, to mam taki czas dla siebie, w sensie jak mi te włosy schną, a akurat nie ma drugiej roboty, tak jak teraz, więc dzisiaj sobie siedziałam i stwierdziłam, że o, to pooglądam sobie filmy, które chciałam obejrzeć. Natomiast wczoraj zaczęłam oglądać horror a propos Winchesterów, ten taki najnowszy. Zasnęłam. Dzisiaj próbowałam go skończyć, ale jakoś tak bardzo nie mogłam się na tym filmie skupić. Może sobie zrobię do niego drugie podejście. Obejrzałam też Krucyfiks i w sumie Krucyfiks przed chwilą skończyłam. Nie będę wam robić kina boleca lub nie, bo powiem wam szczerze, nie wiem, co bym mogła powiedzieć o tym filmie. Byłam nastawiona bardzo pozytywnie i jak to często bywa, bardzo się rozczarowałam. Znaczy nie, może rozczarowałam się średnio, bo przynajmniej się tak jakoś tak sprawnie skończył. Natomiast słuchajcie, jako że jestem fanką Julie Roberts, to takim filmem, który bardzo chciałam obejrzeć, bo staram się z nią, tak jak z Meryl Streep czy Sandrą Bullock, oglądać wszystkie filmy. I usiadłam dzisiaj do Cudownego Chłopaka. I to jest typ filmu, których ja nie oglądam, które mi się zazwyczaj nie podobają i rzadko mi się zdarza oglądać filmy tego typu. Chociaż na przykład, jaki to kurde miało tytuł, to ja nie pamiętam. Nie, wydaje mi się, że to tytułu Big Mike nie miało. Na to The Blind Side?
ten film z Sandrą Bullock, taki pod dramat podchodzący, to było bardzo fajne i powiem wam szczerze, że Cudowny Chłopak również bardzo mi się podobał. Natomiast biorąc pod uwagę statystyki, to przepłakam jakieś 75% filmów. To jest coś, co mnie we mnie momentami bardzo wkurza. Ja się potrafię popłakać nawet na reklamy w telewizji, nie? Dlatego nie oglądam telewizji od lat. Ale właśnie na filmach ja się bardzo szybko wzruszam, bardzo łatwo wzruszam. Wzruszam mnie rzeczy, które innych nie wzruszają. Mam z tym strasznie duży problem ze względu na to, że ja często, nawet tak w życiu, kiedy coś się dzieje, mi się nie zdarza często płakać. Ja bardzo często, zwłaszcza od ładnych paru ostatnich lat, bardzo często takie emocje trzymam w sobie. I wręcz się momentami czuję beznadziejnie, kiedy ktoś obok mnie płacze, a ja po prostu kamienna mina i nic. Chociażbym chciała, to po prostu nie daję rady płakać. A oglądam, kurde, film i ryczę przez naprawdę sporą jego część. No, jednak jestem zdolna, jestem po prostu przezdolna. Natomiast obejrzałam sobie i jestem zadowolona, więc film ogólnie wam polecam. Nie wiem, czy nagram kino polecam lub nie, więc tutaj wam mogę powiedzieć, że film polecam. W ogóle słuchajcie, a propos tego Detroita dzisiejszego, który do mnie przyszedł, dostałam wczoraj od mojej menadżerki, od kochanej Oli, informację, że idzie do mnie niespodzianka. Właśnie a propos tej gry. Natomiast stwierdziła, że po prostu musi mi napisać, żeby nie było, ale że nie powie mi, co do mnie idzie, nie? Musicie o mnie wiedzieć jedną rzecz. Ci, którzy mnie znają dobrze, wiedzą to naprawdę od dawien dawna. Ja nienawidzę niespodzianek. Ja po prostu nie cierpię. Jak ktoś mi mówi, że coś mi wysłał, a nie mówi mi co, albo że coś dla mnie ma i nie mówi mi co, to mnie trafia. Ja po prostu tego nienawidzę. Hejtuję niespodzianki w 100%. Ja wolę się naprawdę dowiedzieć i nawet jeżeli mam na coś czekać, to sobie na to czekać. Ale sobie siedzę zadowolona i sobie czekam i się cieszę. I to jest naprawdę taki czas, kiedy ja się z tej niespodzianki nie wypału, bo wiem, na co czekam, ale ja się z tego cieszę. Natomiast w momencie, kiedy ja mam świadomość tego, że coś do mnie idzie, a ja nie wiem, co do mnie idzie, to ja się wkurzam. Ja mam zupełnie inny typ myślenia niż gdzieś tam ludzie mają jakieś założenia, że ludzie z niespodzianek się cieszą, że sobie na nie czekają i tak dalej. Nie, ja się nie cieszę z niespodzianek. Nie, ja chcę wiedzieć, co do mnie idzie, chcę wiedzieć, co dostanę, chcę wiedzieć, co się wydarzy. Nienawidzę niespodzianek. Nie wiem, czy też tak macie, piszcie, czy też tak macie, ale po prostu hejtuję niespodzianki całym serduszkiem. Dobra, misiaki. To chyba tyle na dzisiaj. Na kanale, jeszcze nie wiem, kiedy ten vlog pójdzie, ale dzisiaj albo wczoraj był Moonlighter. I serdecznie wam polecam zerknąć na tą grę. Jej też się trochę pojawiało na live'ach. I oprócz God of War'a jest to jedna z tych nielicznych gier, które w ostatnim czasie mnie przyciągnęły na tyle, że sobie gram poza streamami, poza nagraniami, że tak jak mam jakąś tam wolną chwilę, wolne tam 30 minut, to sobie grę odpalę i popykam. Więc zdecydowanie wam polecam. Dobra, słuchajcie, to tyle, więc standardowo komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mi widziane, pozdrawiam z kina, trzymajcie się i cześć!